Siemano, w ten piękny nowy dzień. Lecimy z Magdą, ja nawet nie wiem gdzie samochód, lecimy z Magdalenką odebrać dowód sztywny. Dowód sztywny do samochodu, czyli z miękkiego na ten już docelowy, do tej Audiki. I idziemy szukać kafli do całego parteru. Czyli jakiegoś gresu 60x60 siwego koloru. Zobaczymy jak nam to wyjdzie. Na tyle tej wrzuty. No co, byliśmy już w trzech sklepach, no i na końcu jeszcze zajechaliśmy do Castoramy, właśnie wejdziemy, zobaczymy czy są jakieś kafle, ale w jednym już w sumie wybraliśmy sobie antracyt, płytki, ale zobaczymy, może coś się jeszcze zmieni, taka wrzutka tylko i zaraz zasuwamy, jedziemy coś zjeść i idziemy na budowę zasuwać. Znaczy jeszcze tak szybko powiem, to był taki kolor, który właśnie mi się podobał, a wcześniej w tamtym miejscu nie byliśmy, więc może, znaczy to jest takie, że powrót będzie do tamtego sklepu pewnie, bo znając życie w takich marketach nie kupimy tego koloru, bo one są wszystkie na jedno kopyto. Dobra, idziemy zobaczyć. Ale idziemy zobaczyć. Siemano z rana. Dzisiaj działam cały dzionek, mam akcję naprawczą w tej chwili, bo jak wiecie te denko wyleciało z tych głównych wlotów powietrza na szczycie. Jakimś cudem to denko oderwało się, jest tam pusto. Tam mam dekielek. Idę go założyć, ale przedtem jeszcze wrzucę kamerę do środka, zobaczę czy żaden ptak tam się nie dostał. Wrzucę do środka, będę to monitorował, tą kamerę na baterię. Później po paru dniach odkleję jak żaden ptak, bo tu jest jednak wyjście, czyli ptak będzie szukał wyjścia. Jeżeli mi to nagra, wow, to będzie grubo, pokażę wam to nagranie. A jeżeli nie, to spoko, wyciągam później po paru dniach kamerę i wszystko jest ok. Dobra, wbijam się tam i działam dzisiaj w środku. O, znalazłem zgubę. Nie ma co się dziwić, że było, na jedną taką biedną taśmę przyklejone było. Także jak robiłem elewację, to tego nie dopilnowałem. Zabezpieczę to tym razem lepiej. Tylko to jeszcze umyję. Dobra, tam wszystko zalepiłem. Kamerę wrzuciłem do rury, dwusetki. Co? Obrabiam, wszystko szlifuję, to co mogę. Zaprawki robię, sprzątam. Przygotowuję pod grunt, żeby już się z tym pyleniem za dużo nie bawić. I zasuwam, taka wrzuta. Nie nagrywałem, bo żmudna była praca. Mamy prawie wszystko już wyszlifowane. Wszystkie zaprawki były zrobione u góry i na dole, ale powiem wam jaka wtopa była. Żebyście mogli takiego czegoś uniknąć, co ja zrobiłem. Wszystko miałem szlifowane. Gładź moja była to Dolina Nidy Omega. I na tym powinienem przestać. Czyli po szlifowaniu zagruntować, może pomalować na raz i wtedy robić zaprawki, ale nie, ja zrobiłem zaprawki od razu, czyli Magda świeciła lampą smugową i tam gdzie były niedociągnięcia użyłem GTA Atlasa na zaprawki. No czyli wiadomo, o zobaczcie tutaj na przykład coś takiego, nie? Czyli robiłem sobie zaprawkę, ale powiem wam szczerze, nie róbcie tego, bo się namęczyłem, bo przy szlifowaniu gąbką nierówno się ściera. Jedna jest twardsza, druga jest miększa do ścierania i nierówno się ściera. Zostają takie jakby dołki. Jeżeli robicie zaprawki, to zróbcie to najlepiej po gruntowaniu, po malowaniu, jak to wszystko jest trochę takie sztywniejsze. I wtedy zróbcie sobie delikatne zaprawki. Nie? Ja zrobiłem od razu i użyłem dwóch innych gładzi. I na moje to było słabe. Powinienem użyć tej samej gładzi i wtedy ładnie mi się starło. No nieważne. Poradziłem sobie, zajęło mi to tylko więcej czasu, no ale jest porobione. Zostały mi takie na jutro proste, musiałem poprzeciągać jeszcze tutaj, żeby dobrze powykańczać i wnęki. I jutro już, Magda już pojechała w ogóle do domu, ja jeszcze zostałem, bo chciałem te wszystkie kółka powycinać w tych, nie? Muszę wejść i równo te dekielki powycinać, pościągać, żeby łatwo się już ściągało pod malowanie. Albo w ogóle, żeby było przygotowane tak jak tu, czyli wszystkie całe kółka elektryczne idę do góry i będę to robić, nie? No tak to wygląda, jest dużo tych zaprawek, wszędzie było,
No ale już jest na gładko. Także ja jestem zadowolony z dzisiejszej pracy. Nie chciało nam się w ogóle już dzisiaj robić. No co, tak jak mówię, Magda pojechała, mi zostało powycinać całą elektrykę, żeby to wszystko już było ładnie, ładnie powycinane. Jutro... O, pierwsze ptaki przez okno można obejrzeć sobie. Jutro sprzątamy, gruntujemy, no i następnego dnia już wlatuje farba na nas. To na tyle tej wrzuty. To ostatnia wrzuta tego dnia. Prawie wszystko porobione, prawie wszystkie puszki są powycinane. Bardzo żmudna robota. 2 godziny już gdzieś to robię. I powiem wam, że nie jest fajnie, no ale trzeba to zrobić. Wiecie jak to jest całe zaklejone w gipsie. Żebyście widzieli jak to się robi. Nożyk i żmudna praca. Dubaninka. Trzeba to wydubać równiutko. Innego sposobu nie ma. Jakiegoś łatwiejszego. Trzeba tak robić, żeby nóż w kable nie wpadł. Każde po kolei trzeba wydostać, później będą gniazdka osadzane po malowaniu już na gotowo. O, tak to wygląda. Otwieramy, obczyszczamy, później odkurzaczem w środku, kompresorem i zamykamy, ale to kompresorem i odkurzaczem będę jutro robić. Dobra, to na tyle. Zostało mi tam raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć i mam wszystko porobione. Schodów nie ruszam, schodów nie będę robić. Jak już wiecie, wszystko będzie wyrywane, cała elektryka jest do poprawy. Także tego nawet nie ruszam. Na każdym schodzie jest 17 sztuk elektryki. No i tu się zaczną cyrki. No ale to wszystko zobaczycie. Mam nadzieję, że sobie z tym poradzę. To na tyle. Do następnego dnia. Cześć. Taka wrzuteczka z samochodu. Jedziemy do znajomych na kawę. Wypijemy kawę, pogadamy, odwiedzimy. Kawę o tej godzinie? No właśnie. Herbatkę. Dlatego ja sobie zawsze biorę energetyka i to mistyka. To na tyle tej wrzuty. Pozdrawiamy. A, zapomniałem o naszym drugim dziecku. Max, przywitaj się. Coś chcesz dodać, kochanie? Nie. Zasuwałaś dzisiaj. No tak, robiliśmy. No, ale nie samochodem. Tylko na brudasa w kurzu. No, już któryś dzień z kolei. Już miało się to skończyć. A tu jeszcze. Roboty, a roboty. Ale to nic. Damy radę. To na tyle.